A tam paskowy. Cześć. Witam was wszystkich. Tu z Damian. Witam wszystkich na kanale. Chodźmy się powłóczyć. I jak się widzieli, są my dziś w Tatrach. No, aktualnie są my na toporowej cyrli i cisniemy na murowaniec. I potem nie wiadomo kaj pójdziemy. No, nic. To idziemy się włóczyć. Aktualnie cisniemy teraz z murowańca na czorny staw gąsienicowy. Pod tym idziemy na kozio przełęcz żółtym szlakiem. No, reszta będzie po kolei, bo nie wiadomo jak z czasem, jako pogoda. No, a my idziemy przed siebie. Czorny staw gąsienicowy. My idziemy tam, potem tam do góry. Do żółtego, czy do zmarzłego stawu idziemy. Teraz. No. To tyle, jak na razie. Zmarzły staw gąsienicowy. Tam się idzie na zawrat tym żlewem, a my cisniemy tak pomału do góry aż tam na kozie przełom.
Czarny staw, węsinocowy, tam jest murowaniec. Mało zmiana planów. Idziemy na Graniolce, bo się okazuje, że na kozioł przełęcz jest zawarty. I taka spinaczka sobie jest. Ostatni koron 50, rzew Kulczyckiego 50, Kozia Dolina 1940. Świnica, Kasprowy, Giewont. A my cisnemy do góry na granaty. Sobie. A tam leci Orloperć. Orloperć, tu leci cała Świnica, Kościelec, tam są czerwone wierchy, tam raz, dwa, trzy, cztery, Kasprowy, Giewont, tu jest Karb pod Kościelcem, a my idziemy tu sobie. Kropeczka. Gnałmy są na Orle i Perci. Tak granacik. Zadni granat. Dolina pięciu stawów widać i wchodzimy na pośredni granat.
Czarny Staw Gąsienicowy. Tam jest Marzły. Co? To tu? To jest zadni granat. To zadni. Ja, to jest, ten jest pośredni teraz. A tamten będzie. Skrajny granat. A tam rysy są. Tam my byli zadni. Pośredni. My tam w dół cisnymy. No. Tak wygląda ścieżka. I ja wyłączam kamerkę. Idziemy dalej. Kolejny granat. Tu jest pośredni, średni i zadni. 2,240, 2,235. Teraz na tym, co my stoimy. Ostatni z granatów. 2,225. I chcę powiedzieć. Czerwony staw. A nadal widać. Chcę tak powiedzieć, że dałam radę. A to już jest wyczyn. Pierwsze słowa do kamery. Gratulacje. Żółtoturnia. Kasprowy. Kasprowy. Giełont. Czerwone Wierchy. Tatry Zachodnie. Świnica. Tam za panią jest kościelec. A my tam będziemy sobie tu schodzić w dół. Aż tam do stawu. A tam jest murowaniec, halo gąsienicowo. Nic, pięciok i idziemy dalej. Czarny staw gąsienicowy. My cisnymy tam w dół. Cały czas żółtym szlakiem. Aż dojdziemy. Aż wylezymy. Nie wiem, czy będzie widać. Tam. I tam sobie pójdziemy, tam. Tu mamy kościelec, świnica, przełęcz, nasz zabrat, tu. A my idziemy sobie w dół. I kolana zaczęły boleć pomału. Nie. Nic, idziemy się włóczyć. Więc
Czy widać helikopter? My zejdziemy w dół. Ludziska, tu jest Kasia, a tam my byli. W sumie do tych granatów za bardzo dołu nie widać, nie? Tych szczytów. By nie było. Murowaniec. Zacisnąłem przed siebie dalej. Na psiotrawka. No to już koniec na dzisiaj. Jak widać, nie wiem czy widać czy nie widać, ale aktualnie padzę. Łowieczki. Drzewo jedno. Dziwne. No, aktualnie my przeszli 24,5 km. Według aplikacji miało być 23,5. Czyli zegarek jakoś jakieś godzina, znaczy godzina, jakiś 1 km dodał. 8 godzin, 8,5 godziny no to zajęło ta trasa. Miało nam zająć ponad 10 godzin. No, przed my chcieli iść na przełęcz, Kozio Przełęcz, ale nie wyszło, bo było zamknięto. Kasia, chodź tędy. No i ogólnie 1514 przewyższeń mi pokazało, że niby my zrobili 1500, no fajnie. No jak już bym miał iść drugi raz, to bych szedł na odwrót, właśnie żółtym bych wlos na granaty, na skrajny granat i potem bym szedł na zadni i zielonym zeszł na dół. Nie, Kasia? No chyba tyle na dzisiaj. Jakbyście coś, byście mieli jakieś pytania albo coś, to piszcie w komentarzu. No i to co ostatnio, że go dał, żeby, czy macie jakieś propozycje, co by było zrobić, to się postaram zrobić. Jakiś filmik nagrać z czegoś tam, bo jest dużo gór, a nie wiem, co byście chcieli obejrzeć. To jedna rzecz. Widać, zaczyna bardziej padać. A my lubimy wyzwania. A my lubimy wyzwania, a jak dzisiaj. No, co jeszcze?
No, papeczka w górę, jak się podobało, jakiego suba możecie znajomym posłać. No, to tyle z mojej strony na dzisiaj. Krówki. To tyle na dziś. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Krówki też pozdrawiam. Krówki pozdrawiły.